Dzień dobry wieczór, z tej strony ponownie Starki, no i cóż, widzimy się w grze Elden Ring. No i tak, jesteśmy dzisiaj w Valendal i wyruszamy na wielką przygodę nową w bardzo interesującym kierunku. Konkretnie mówiąc, za stronę. O tam, tak chyba. Tak, w tamtym kierunku. No więc idziemy dzisiaj kontynuować rozgrywkę w grze podstawowej. To jest następne bodajże dwie lokacje? Tak mi się wydaje się. Czy dwie, może trzy. Po to, by zdobyć dzisiaj, miejmy nadzieję, że dzisiaj, jeśli dzisiaj to w następnym epizodzie, dostęp do już wszystkich kamieni kowalskich. Przy czym, żeby to było jasne, mówię tu o zwykłych kamieniach kowalskich. Jeśli chodzi o ponure, to tutaj będzie trochę więcej zabawy, bo jeśli mam być szczery, po prostu jak zwykłe, to możecie się zaskoczyć, pamiętam, tak ponurych nie do końca. Więc tak. No i jak widzicie też, jesteśmy dzisiaj znowu wyposażeni w sztuki suchego liścia. Jest to spowodowane tym, że no, idziemy na tereny gry podstawowej. To są zdecydowanie prostsze rzeczy niż dodatek. To jest jedna sprawa, druga, po prostu wiem, że damy radę sobie z tym, bo to jest mocna broń, bądź mocna sztuka walki. Jakby tego nie nazwać, tak, to jest to samo dla mnie. Jedyne, co właśnie powoduje, że jest trochę słabsza od damy, w znaczych DLC, co podejrzewam, że po prostu kwestia tego, że jest mniej ulepszone. No a natomiast właśnie tutaj, gdzie idziemy dzisiaj, co no jak widzicie, nie biłem nam prawie nic, więc pokazuje to tylko tyle, że jest to milion razy łatwiejsze niż to, z czym się mierzymy w Dylicy. Nawet obrażenia na nieulepszonej formy tego są tutaj wystarczające. I tak, pomiędzy tym poprzednim odcinkiem mogę wam powiedzieć, że minęło bardzo dużo czasu i nawet nie pamiętam, czy coś robiłem. Więc tak, niestety nie mogę wam powiedzieć, czy coś zmieniło, czy nie. Ostatnie, co pamiętam, to to, że udało mi się zdobyć to, no jak to się nazywało, ten talizman na udźwig. Ale to było w ostatnim odcinku. Po tym, no nie wiem, czy coś się więcej działo, czy nie. Natomiast co wiem, to to, że byłem już z jakiegoś powodu z powrotem w obszarze DLC-ka. Jakby to najłatwiej określić, jeśli chodzi o miejsce, w którym to było? Nazwałbym to może takim mini-zamkiem. Tym, przed którym stał olbrzym, który to miał ten karyjski miecz, który pozwalał czarować, olbrzym troll. Tam, gdzie też z innych rzeczy mogę tak wskazać, tam, gdzie na początku można było znaleźć właśnie damę. Za tym obozem zaraz, gdzie też była butelka perfum i inne takie pierdoły. Ja tam byłem, nie mam pojęcia. Nawet nie pamiętam, żebym tam swoją postać teleportował, czy coś, a jednak to było. No i tak, dzięki też temu, że mam właśnie już ten talizman, jestem w stanie nosić, jak widzicie, zarówno damę, jakiej sztuki suchego liścia naraz. Więc tak, nie ma czym się przejmować, nie ma co marudzić, nie ma co płakać, nie ma co się przejmować, naprawdę. Mamy wszystko pod ręką. Zresztą w drugiej ręce, czyli lewej, nadal trzymam talizman palców, bo no nie mam lepszego. Za niska wiara na to, żebym używać jakikolwiek inny, jeśli się nie mylę, poza chyba bestią. Ale talizman bestii był trochę moim zaskoczeniem, też wychodzi gorzej. Dlatego, że no mam siłę przyzwoitą. Ta to już chyba jest niska, nie przyzwoita. Ale tak. No mam po prostu jakkolwiek punkty wydane w siłę, więc trochę to jest dla mnie niezrozumiałe, czemu wychodzi gorzej. I teraz tak, rzuciło się? Nie, nie rzuciło się, więc muszę spokojnie zarzucić teraz wzmocnienie i
I cieszyć się z tego, że zaraz tutaj padniemy znowu. To za dużo naraz dziadów mnie goni. A co z tym idzie? Uciekam. Nie chcę tu walczyć za dużo tego. Nie pozwolę na to. Nie tym razem, naprawdę, nie tym razem. I... O! No na pewno taki trochę ho. Czy przypadkiem nie jadę do miejsca, w którym... Tak trochę to wygląda. O. Okej, wybacz zacięcie, tak. Mogłem powiedzieć, że zawoźnić to w trochę inne miejsce. Przy czym to, że zawoźnić w inne miejsce, co... To było tylko moje złudzenie. To mogło być to samo. Być w całkowicie innym miejscu, ale tak. No prawie identycznie jak winda obok obszaru, w którym byliśmy na początku spotkania z, właśnie z Elden Ringiem, w którym to zdobyliśmy... Nie pamiętam, jak się nazywa, ale ogólnie ten talizman, który nam regeneruje bardzo powoli życie. Okazuje się, że ten winda podobna, ale to nie to miejsce. Miejsce w sumie, do którego idziemy, to mogę wam powiedzieć już w 100% pewnie. Będzie prawdopodobnie przeze mnie pominięte w większym, jakby, rozrachunku. Z tego powodu, który nazywa się taki, że chcę jak najszybciej naprawdę zdobyć te... No. Jak coś się nazywa? No kamienie kowalskie, więc... Nie będę za bardzo eksplorował, nie będę za bardzo robił jakichś pobocznych obszarów. Jedyne co to tylko, jak mówię. Szybko podnieść... Materiały? Nie, no co ja znowu o jakichś materiałach? No, szybko podnieść te dzwonki kuliste, które dają po prostu nam... dostęp do tych... Że co? Co ty się stanęło? Czemu ten żuk nagle się powiększył i chce mi teraz zgnieść? No właśnie te dzwonki, które dadzą nam te kamienie kowalskie. A propos kamieni, ponura szóstka. Przyjemnie. Nie wiem, czy była potrzebna do czegokolwiek, czy nie miałem takiej w zapasie, ale i tak, przyjemnie. I teraz jesteśmy. Pytanie tylko, co dalej? Jest ta winda. I okej, okay, dobra, już pamiętam. Tu? To nie powinienem jechać do góry? Ale tak, tam było chyba przejście do... boskiej wieży, gdzie można było aktywować runy. Gota. A teraz... No, idziemy dalej. I trochę dziwne, że nas to w dół poprowadziło. Dziwne, że to było... wyżej, a nie niżej. Ale tak. Mimo tego, że jesteśmy tutaj na dole, to jesteśmy w prawidłowym miejscu, więc... Tak. Nawet nie będę się zastanawiał, co dalej, nie będę się zatrzymywał, bo jest to wredne miejsce. Właśnie przez tych, z tej pana by się nazywali pospolitacy, czy jakoś tak, nieważne. Jedźmy po prostu przed siebie, bo ta sekcja jest naprawdę krótka. A jest wredna, chociażby przez trochę ograniczoną widoczność, jak widzicie. Ale tak, nie przejmując się tym, można szybko tutaj na koniu przejechać wszystko. Będę tak też polecam to miejsce, jeśli chcecie sobie runy nafarmić. Dość fajnie tutaj lecą. I tak, skarbeusz. Chyba to jest ten niestety do butelki tylko, ale i tak wolę go pobić. Na wszelki wielki. Tak, to był tylko ten od butelek. No jak widzicie, już się zaczynają tutaj jazdy z tymi swoimi pospolitakami. A tylko na chwilę strzelę. Nie, znowu do butelek. Tym razem nie dam się nabrać. Dobra. Jesteśmy już prawie na miejscu. Jestem tego pewien, bo poznaję okolice. Tak, kolejny od butelek, kolejny od butelek. Któż z was mógłby się zastanawiać, jak poznaję okolice i co tu jest do poznania? No, ale trochę jest. I tak, po prostu mieć czarnej klingi. Jeden z kilku takich. I
I powiem szczerze, fajne bronie z nich wypadają, ale nie. Mówiłem, dzisiaj wyjątkowo nie będę robił exploringów i tym podobnych rzeczy. I okej. Jesteśmy już prawie na miejscu. Jesteśmy już prawie na miejscu pierwszego przystanka. Bo jesteśmy na wielkiej windzie Rolled. I tak. Musiałem po prostu zginąć, no nie mogło być odcinka bez śmierci. Czasami ta gra to naprawdę mi potrafi zaskoczyć tym, że kiedy myślę, że wszystko jest dobrze, że sobie poradzę, że ucieknę, to i tak zrobi swoje i doprowadzi do tego, żebym zginął. No i przy okazji nie zauważyłem, że to jest czytająca z palców. Więc no. Ahead lies the land of the giant's flame, and the way forth is forbidden. Hear me. The burning of the Erd tree is the first cardinal sin. Doing so will unbind destined death and slay the world itself. Who would dare put you up to such a task? Most certainly not the fingers. No. Więc mamy takie piękne tutaj informacje o tym, że robimy coś, co jest zakazane, nieprawidłowy i tak dalej, no jest jedyny sposób, niestety. Tak, unosimy medalion, tym razem wreszcie winda nas posłucha. I co muszę tu ważnego powiedzieć? Mamy ten jeden medalion, który dała nam Melina chyba. Ale mogę wam zdradzić, że nie jest to jedyny. Istnieje drugi medalion do tej windy, tak. My co prawda go nie posiadamy. I czy będziemy go posiadać? No, ostatecznie tak, nie będę tutaj was okłamywał. Kwestia jest tylko taka, że po prostu jakby to najlepiej powiedzieć, nie pamiętam gdzie była jakby dostępna pierwsza połówka. A nie gdzie była druga, że nie, przepraszam, jedną wiem gdzie znaleźć. Nie wiem gdzie jest druga. Tak, to jest raczej to, co chciałem powiedzieć. I po pierwsze możemy pójść w każdej chwili, tylko... Jak mówię, na razie mam ważniejsze zlecenie dla samego siebie, czyli... udać się po kamienie. I tak... jesteśmy na szczytach olbrzymów. Jest to bardzo ciekawe miejsce, bardzo ładne, bardzo malownicze. Ale też miejsce, w którym dzieją się pewne nieprzyjemne rzeczy. Czytajcie, są tutaj wrogowie, którzy potrafią być bardzo irytujący. To jest pierwsza rzecz, a druga... No właśnie, druga jest tutaj. Widzicie, kogo my tu mamy? Jura. Umarł nam, na naszych oczach, zostawił na gakibę, a jednak tutaj stoi, jakby nigdy nic. No poza faktem, że zasłania swoje oczy. Finally, we meet the tarnished, who would be lord, oh my. Why the long face? I fear that you were previously acquainted with this vessel. Well, that is most unfortunate. For he is dead. As for his flesh, he gave it to me. Shabriri, I hope you can make your peace with that. You are about to sacrifice something precious, the life of a fair maiden, that you would toss into the fiery forge, only so that you may be lord. What a horrible thing to ponder. Your ascendancy requires her sacrifice. Whether she wishes it or not,
But how would the Lord, crowned so, be looked upon? Chosen tarnished and would-be Lord, dare to tread the path of true rigor, spare the poor girl, and singe your own flesh in her stead. If you are prepared to show resolve and attain lordship through righteous hardship, then heed the words of I, Shabriri. Chosen tarnished and would-be lord, descend into the depths far below the Erdtree capital. Seek audience with the three fingers and the flame of frenzy. If you inherit the flame of frenzy, your flesh will serve as kindling, and the girl can be spared, setting you on the righteous path of lordship, the path of the Lord of Chaos. Burn the Erdtree to the ground and incinerate all that divides and distinguishes. May Chaos take the world. May Chaos take the world. No, więc widzicie, co tutaj się stało. Powiem tak, moja pierwsza postać została przez niego oszukana. Ale drugi raz na to nie pójdę, więc oczyśćmy ciało Jury z jego po prostu splugawienia. No. Pytanie tylko, czy przedmioty przepadły? Chyba tak. Niestety. Proszę, chociaż spróbujemy. Jeśli przepadły, to się załamie. Ale tak celowo spadłem, żeby zobaczyć, czy w ten sposób one może wrócą na normalne miejsce. Powiem, że w Dark Soulsach pierwszych na przykład wracały. Tak, wracają. Dobrze. I tak, musiałem to zrobić. Nie mam zamiaru pozwolić, by ktoś taki jak Shabiriri wyszczęścił święte ciało Jury. Więc tak, w tym momencie możemy się przerzucić na jego pancerz. Proszę. Mhm. I pies mi zaczął krzyczeć. Super. Ale spokojnie, może udać mi się go jeszcze uspokoić. Tak czy inaczej, będę to nosił, bo to jest naprawdę po prostu zbroja, która nosi ze sobą wielką historię i wielkiego człowieka. No i poza tym uwielbiam jej wygląd, więc tak. Kapelusz Deina, zbroja Ronina, którą nosił Juro. Nawet nie chcę po prostu myśleć o tym, że to był Shabiriri. Przerzucić ciało, nie. Nie pozwalam na to. No i tak. Będąc całkowicie szczerym, jest to chyba jedyny... Nie, przepraszam, jedyny to byłoby kłamstwo. Jeden z dwóch NPC-ów we wszystkich grach od From Software i tak dalej, którego... Można powiedzieć, że nie mam problemu, żeby właśnie... ubijać. I no, mówiłem, że jest łatwiej, ale też przy okazji, jak widzicie, teraz już są właśnie ci wrogowie, o których mówiłem, że ich nie lubię. Bo oni biją dużo, ale są strasznie wytrzymali. Wiesz. Więc tak. Trochę ich tu niestety będzie. W tym się właśnie pojawia największy problem tej lokacji. A żeby go rozwiązać, po prostu siadam na konia, no i możemy ich zignorować. Teraz tak. Pierwsza rzecz, po którą tu przybywam,
Powinno być chyba niedaleko, jeśli się nie mylę. Może już gdzieś tutaj? Się nie musi, ale... Jestem prawie pewien, że to gdzieś właśnie tutaj było. Chyba tu. Nie, to nie to. A może jednak nie tutaj? Nie no, ale przysięgłbym, że to gdzieś tu. Może tak tutaj? Osobiście muszę przyznać, że nie jestem pewien, ale... Może. Mi się kojarzy, że to właśnie było gdzieś przy starcie. I to będzie co? Dokładnie. Więc pierwsza rzecz jest za nami. Została druga. To mogę powiedzieć, że jeśli chodzi o drugą, będziemy musieli trochę więcej namęczyć. Ale to namęczenie się będzie tego warte. Co nie zmienia faktu, że jednak no... Może być różnie. W sumie... Jak tak w tym momencie myślę, to wydaje mi się... Iż... Warto by było też... Cofnąć się naprawdę daleko, można to tak najłatwiej nazwać. Bo... Jedne... Popioły, które powinniśmy już zdobyć, są prochy. No nie wierzę, jeszcze Berbu musiał mnie zadziobać. Masakra. Ale tak, ogólnie warto by było. Z wielu powodów. Ale najważniejszy z nich to to, że... Chociaż obiecywałem sobie na początku, że nie będę z nich korzystał. Tak, z biegiem czasu stwierdzam, że... Mogą być potrzebne i to bardzo. Jak tak myślę, dla tych, którzy chcą powrotu maga, one możliwe, że są jedyną jego nadzieją teraz. Więc tak, prawdopodobnie niedługo zobaczycie odcinek maga, gdzie też po nie pójdę. Zresztą też. No gdzie po nie pójdę, tak łatwiej byłoby mówić prawidłowiej. Bo prawda jest taka, że tutaj naszym wojaku, rycerzu, wędrowcu, jak zwał, tak zwał, myślę, żeby po nie pójść, ale teraz jak zacząłem o tym mówić, to stwierdzam, że mag ma większą szansę, co, że tam pójdzie, czy tam większą szansę. Nie, no szansę mamy równą na obu. Większe prawdopodobieństwo, że tam poleza jak najszybciej. Co za tym idzie, no... Możliwe, że naprawdę uda się zrobić odcinek z maga. Tak. Natomiast mogę powiedzieć to, że raczej nie będę szedł właśnie tu, gdzie jestem teraz, jako mag. Za szybko. Wiem, że kamienie kamieniami, ale... Nie wydaje mi się, żeby to było potrzebne do czegokolwiek. Aż tak bardzo magowi. Mam te całe... Cały kostur meteorytowy, czy jak tam się nazywa. I do tej pory nie znalazłem niczego, co by mogło go przebić. I mówię wprost, nawet sobie sprawdzałem, jakby skuteczność była na... tym. Na tym, że wziąłbym ten... kostur, który powoduje, że używamy więcej, to chyba było więcej tej many, w zamian za to, że czary są potężniejsze i mogłem powiedzieć, że tam szybszy, nie pamiętam, ale ogólnie mogłem powiedzieć, że nawet ten kostur nie dorównuje meteorytowemu. Coś dla mnie niezwykle dziwne, nie będę ukrywał, ale skoro gra tak pokazuje kalkulacje, to jeśli ten kostur nie ma plus, dajmy na to jakieś tam plus 5%, czy tam plus 15%. Po skalowaniu... Niestety, ale od meteorytowego lepszego nie znajdziemy. Więc... ja. Nawet nie musimy tutaj iść, bo po co? Skoro meteorytowego kostura nie da się ulepszać. Nie, błędnie idę teraz. Okej, już lepiej. Naprawdę jest jaka jest. Ja mam grać magiem, a nie wojownikiem kolejnym, tylko że używającym trochę magii. A ostatnio niestety zeszło to mocno na tamtą drogę przez moga. No ale kontynuując to, o co mi chodziło i mój wątek myślowy i tak dalej, no... Po prostu nie mam potrzeby. Zaklęcia jakie będą, takie będą. Chociaż nie kojarzę, żebyśmy jakiekolwiek znaleźli w Delceku. A tutaj też nie pamiętam, żeby było jakiekolwiek zaklęcie. Szczególnie nie pamiętam, żeby było jakieś przydatne na tym etapie. Raczej co miało być, to już było. No poza tam kilkoma.
Bo jak sam się przekonałem, to... Chociaż sam się przekonałem w sumie. Jak sam kojarzę, jest jeszcze kilka bardzo fajnych i potężnych zaklęć, które możemy zdobyć. Ale one wszystkie są wcześniej dostępne. Tutaj naprawdę nie trzeba przychodzić. I... Nawet... Chociaż nie planowałem po nie iść, czy tego robić aż tak teraz. Bo nawet jestem w stanie wam to udowodnić na następnych odcinkach z Maga, więc jeśli ktokolwiek to ogląda i chce to zobaczyć, to... No, dostaniecie. Dostaniecie to bardzo szybko. Jak sam mówiłem teraz, no... Wszystkie są dostępne wcześniej. Te lokacje tutaj naprawdę to nie mają w sobie za dużo jakichś super potężnych, super ważnych rzeczy. Abym odczuł. I teraz... Tak... Chyba tam musimy dalej. W tym kierunku, do którego ja zmierzam. I tu mogę powiedzieć, że właśnie wchodzimy na obszar, na którym... I jakby to było, można powiedzieć, najłatwiej... Na którym nie pamiętam. Co dalej, jak dalej, gdzie dalej. Jest jakaś grota. Ciekawa. Czy zaznaczyła się ma na mapie? Tak, zaznaczyła się. To dobrze. Jak mówię, nie chcę za bardzo zobaczyć z kursu, więc dlatego będę tylko co najwyżej zaznaczył takie rzeczy obok. I słyszę smoka. I widzę pasek życia smoka. No i przy okazji śnieżyce, która prawie całkowicie zasłania widoczność niczym... O, i teraz, żebym mi pamiętał nazwę lokacji. Nie przypomnę sobie, jak się nazywa lokacja, ale ogólnie niczym w jednej bardzo wrednej lokacji Dark Souls 2. O której zawsze, jak wspominam, to tak przy okazji sobie tak skojarzyłem, zawsze mówię to samo. Jest to jedyna lokacja, której nigdy nie zwiedziłem, nigdy nie przeszedłem, nigdy nie udało mi się jej przezwyciężyć. Tak, no. Jeśli chcecie się śmiać ze mnie dlatego, że nie umiem, to róbcie. Ale ja naprawdę nie mam wstydu w tym, że nie przyszedłem. Ona jest po prostu zbyt irytująca. Ale no. Jeszcze się zobaczę co jak. I teraz tak. Pierwsza rzecz to ładunek do butelki mogę, super. Wzmocnić butelkę, super, na pewno się to przyda. Kolejne można pogadać z Meliną. Ciekawe czy, o czym będziemy mówić, czy o Shabirilim, czy o tym miejscu. Spoken echoes of Queen Marika linger here as well. Shall I share them with you? Oczywiście. In Marika's own words, hark, brave warriors. Hark, my lord Godfrey. We commend your deeds. Guidance hath delivered ye through each ordeal to the place ye stand. Put the giants to the sword and confine the flame atop the mount. Let a new epoch begin. An epoch glistening with life. Brandish the Elden Ring for the age of the Erdtree. O, jeszcze coś chcę powiedzieć. Almost there. The flame of ruin lies just ahead. I'm glad it was you I traveled with. I must tender my thanks to Torrent, too. Thank you, Torrent. Please continue to lend your aid. Till the end. Jeszcze coś? Something I'd like to say. My purpose was given to me by my mother, but now I act of my own volition. I have set my heart upon the world that I would have, regardless of my mother's designs. I won't allow anyone to speak ill of that, not even you. Interesujące. Jest chyba był mi dany przez moją matkę coś jakiego powiedziała, czyli że... Ha. To naprawdę ha. Takie trochę zastanawiające to wszystko. Ale tak czy inaczej... Prawda jest jaka jest. Elina... Nie chcesz byśmy dziedziczyli płomień szaleństwa, czy płomień chaosu, nie pamiętam jak się nazywa. Ale ogólnie z prostego powodu. Ona po prostu nie chce, żebyśmy poszli w szaleństwo jak wielu innych, którzy
mieli z nim kontakt. I prawdę mówiąc, jest sposób na to, żeby się mu przeciwstawić po tym, jak się go odziedziczy. Ale obiecałem sobie, że tego nie zrobię. Mówię dlatego, że na pierwszej serii, no jak mówię, mieliśmy płomień szaleństwa, czy chaosu, czy cokolwiek to tam jest, spotkaliśmy się z trzema palcami, a tutaj nie chcę tego robić. Po prostu nie chcę. Chcę zobaczyć, jak będzie to wszystko wyglądać właśnie, kiedy tego nie zrobimy. Mijając kwestię, że teraz chyba już nawet nie mogę, bo pozbyłem się Shabiridiego. No ale tak. Nawet jeśli bym mógł, to tego nie zrobił, bo chcę zobaczyć właśnie, jak będzie się wszystko różnić pod tym względem. A druga rzecz... Nie planuję za bardzo się zagłębiać w drogę do naprawy tego wszystkiego. Bo jest ona po prostu długa i... Może nie tyle co męcząca, co... No nie najłatwiejsza. Tak to chyba najłatwiej byłoby nazwać, nie najłatwiejsze nazwać, no. Powiedzmy, że po prostu wymaga pokonania... No, nawet nie muszę tego ukrywać, no maleni. A obecnie mi się nie uśmiecha walczyć z malenią. Z bardzo prostego powodu, który się nazywa lenistwo. Tak. Po prostu przez to, że mi się nie chce, to tego nie zrobię. I... No nie. Chciałem powiedzieć, idziemy tutaj do kościoła kolejnego, wziąć sobie kolejne ulepszenie, ale... Jak widzicie, koń mi się odwołał, czyli struga. Oczywiście. Oczywiście, że to musi oznaczać to. Jeszcze nie byle jakie. Tutaj mamy inwazję. Ta inwazja jest powiązana z jedną z najbardziej zabójczych broni Elden Ringa na... Jakby na dzień dobry? Tak chyba najłatwiej to nazwać. Pamiętam, jak się ona nazywała, ale ogólnie jest to katana, bardzo potężna. Której nigdy nie używałem, bo nigdy nie grałem pod mistycyzm. Ale jeśli nie, ona ma dosyć wysokie wymogi w mistycyzmie. Prawie wszyscy są w stanie powiedzieć, że ta broń kiedyś była wspaniała. Czy nadal jest? Nie wiem. A dlaczego nie wiem? Bo nie używałem wcześniej i nie jestem w stanie tego przyrównać do tego, jakby to teraz miało wyglądać. Więc po prostu nie będę miał pojęcia. A nikogo nie pytałem o to. Natomiast co mogę powiedzieć, że wiem, to to, że From Software lubi zamiast wzmacniać słabsze opcje, to osłabiać te dobre opcje. Przez co, no, nawet jeśli to kiedyś było mocne, teraz może być do niczego. Najgorsze jest też to, że często przez to, że broń dominuje w PvP, to oni osłabiają ją w PvE. Tak czy inaczej, rzeki krwi. Nie ma skalki na. Właśnie rzeki krwi. To jest ta katana, o której mówiłem. Bije od ognia bazowo, słabe skalowania. Wymaga 20 mistycyzmu, krwawi i jest ognista, właśnie jak już mówiłem. Więc udało się. Pokonaliśmy go. I teraz, czy będzie kolejny tekst? Nie, tutaj już nic nie chcę nam powiedzieć. Ale przynajmniej butelka jeszcze mocniejsza. Jesteśmy tutaj. Okej, to już wiem, gdzie trzeba iść. Już wszystko wiadomo. Wszystko jasne. Oj. I miejmy nadzieję, że sobie poradzę. To, co przed nami... Najlepiej powiedzieć, że nie jest... ciężkie. Ale wymaga trochę opanowania, którego mi mocno brakuje. I nie będę nawet próbował zaprzeczyć. Bardzo mi brakuje opanowania. Ale jeśli będę tyle opanowany i spokojny w tym momencie, to powinniśmy dać radę. Jest to pierwszy z dwóch boss fightów, które dzielą nas od ostatniego akcesorium do kamieni, jeśli się nie ma. I tak. Oto i to, z kim będziemy dane się mierzyć. Ognisty olbrzym. I tutaj nawet nie myślę o tym, żeby używać sztuki tego suchego liścia. Bo niestety, chcąc nie chcąc, wiem, że jest to
delikatnie mówiąc, za słabe. Zresztą sama dama to, jak widzicie, no nie jest do końca wystarczająca. Pomimo faktu, że no, i tak jakieś tam wrażenie robimy, więc jest dobrze. I uwaga, 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 co on teraz robi? A, okej. Okay. Tak, zapomniałem o tym, że on ze swojej paszczy na tym, na brzuchu potrafi wyciągać ogień i coś tam z nim robić. A, nasikał pod siebie tym ogniem. Tak, to bym nic nie powiem. Dobra. Dobra. Dawaj, olbrzym. Dawaj. No nie. Miałeś dawać, a nie zgniatać mnie swoim talerzem. No, jak mówiłem, jest to walka, w której liczy się spokój i opanowanie. I rzeczy, których mi brakuje, grając w Elden Ringa. Piotr sobie świadomił jedną rzecz. On używa jednej z ciekawszych inkantacji. Tak, 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 tak. Będąc totalnie szczerym, ognistych. Jeśli chodzi o podstawową grę przynajmniej. Mogę sobie też powiedzieć, że jest dosyć mocna. Na pierwszej serii dużo używałem. Tutaj chyba nawet wiar na nią bym nie miał, więc tja. Może później się ją dorobi. Żebyście mogli sobie zobaczyć jeszcze. Ale tak. Póki co... Nas to nie interesuje, nas interesuje sam olbrzym. To jak bardzo będę lamił, próbując się... no... mierzyć. I dobra. Jeśli ktoś zastanawia, czemu też tak bardzo skupia się na jego nodze, tej tutaj, to jeśli się nie mylę się, pewnie się mylę się, ale to jest jego najbardziej czuły punkt ze wszystkich. Więc ta. Robię to po prostu, bo warto. I teraz tak. Krótka przerwa na żywotność bestii. Na elektryczność broni. I biegniemy dalej. Dobra. Co? Jak? Gdzie? Kiedy? Ktoś mi to wyjaśni? Bo ja naprawdę nie widziałem, co się stanęło. Ojoj. Po prostu ojoj. I nic innego więcej nie mogę powiedzieć. No ojoj. Po prostu. I dobra. Spróbujemy jeszcze raz, ale widzę, że już tak mam 35 minut. Przepraszam, 35, 38 minut. Więc po tym podejściu już, czy tego chcecie, czy nie, to będziemy musieli się pożegnać. A, super. Gra mi odmówiła posłuszeństwa i kontrolera nie wykrywa. Czasami tak się zdarza, nie wiem czemu, ostatnimi czasy. Ale tylko w Elden Ringu, co jest w ogóle najdziwniejsze. Tak. Coś więcej mogę w sumie o tym powiedzieć? W sumie to tak. Ogólnie mówiąc, ostatni olbrzym, czy ognisty olbrzym, jak złotek zwał. Ostatni chyba był swoją drogą w Dark Soulsach drugich, nie tutaj. Jak tak myślę. Jest o tyle interesujący, że jest to właśnie jeden z nielicznych jakby zmian w designie olbrzymów. Od samego początku. O nie, to nie ja byłem rany, tylko koń. O, właśnie we wszystkich grach w From Software. Okej, są tutaj trolle, które też są olbrzymami, ale nadal trzymają się blisko dosyć designów oryginalnych. Potem są olbrzymi, które wyglądały trochę inaczej w Dark Souls 2, ale nadal trzymają się blisko tego wszystkiego. Ten jedyny jest taki naprawdę całkowicie odmienny z tą paszczą na... No, na brzuchu. I poza tym, że ma paszczę na brzuchu, to ma tam jeszcze jedną rzecz. Ale no. O tym trochę później.
bo mam nadzieję, że sami to zobaczycie. Po prostu, no nie będę musiał wam tłumaczyć, o co mi chodzi. Ale no. I ponadto jest to, jeśli nie mylę, żebym teraz tylko dobrze to przeliczył. Zależy, jak liczyć jednego boss fighta w sumie. Ale... ha... okej... okay. Powiedzmy, że szósty od końca chyba boss. Szósty albo siódmy, w zależności od tego, jak liczyć jedno spotkanie właśnie, jakby... takich obowiązkowych, żeby nie było tutaj. Czyli po nim będziemy mieć jeszcze 5 lub 6 bossów przed możliwością zakończenia Elden Ringa. Więc tak. Jest to naprawdę... niesamowity boss pod wieloma względami. A jednocześnie, no, jeden niestety blisko już końca. Jak stracił połowę życia, złamała mu się nóżka, krzyczy. I uwaga, bo zaraz będzie trochę nieprzyjemnie, jeśli nie mylę. Tak, dobrze pamiętałem, niestety. Uch. I proszę. Oto co jeszcze. Ogniste oko. I nie wiem, jak to interpretować. Czy interpretować to jako po prostu to, że tak naprawdę ten olbrzym miał tutaj dodatkowe oko, czy interpretować to jako to, że teraz jakby nie walczymy z samym olbrzymem, co wezwał tego... I co nie pamiętam, czy było wspomniane o jakimś ognistym bogu, olbrzymów i tak dalej. Ale właśnie, czy wezwał jakieś tam siły wyższą? I no niestety, oczywiście, jak tak fajnie było, epicko, myślałem, o dobra, wygramy. To musiał jakiś ognisty atak mnie dwa razy trafić i ubić. Ja. No cóż, zdarza się. Ale jak już jesteśmy przy tym, to tak, na zakończenie całkowicie tego epizodu idziemy oddać przynajmniej pierwszy z naszych łupów. Czyli opcję chyba teraz wykupywania wszystkich kamieni do poziomu szóstego. Się wydaje się. A jeśli tak jest... a, mówię, wszystko wskazuje na to, że tak. A i przy okazji jeszcze dzwonek D. Zapomniałem o nim, ale tak. To... tak, do szóstego. To będziemy mogli w następnym odcinku się spotkać już z delikatnie potężniejszą damą i... zdecydowanie... no to jest w ogóle nowy myślny. Powinno być na wysokiej jakości. Ale tak czy inaczej. No i właśnie zdecydowanie lepszymi sztukami z tego liścia, zdecydowanie lepszą pieczęcią i... czy z czymś jeszcze? Nie mam pojęcia. Ale tak, no na pewno będzie trochę łatwiej. To jest jedna rzecz, a druga... może nam uda się ulepszyć na 21 jakieś rzeczy. Jak tak patrzę. Niestety jednak na 25 trochę jeszcze brakuje. Ale dobra, już naprawdę kończę. Dzięki za uwagę, no i do usłyszenia już niebawem, więc no, trzymajcie się i patrzcie, jak pięknie się zbugował ten cień, no to ten. Hej, hej.